Wcale mnie nie zaskakuje, jak nie zdumiewam się tym, że magister farmacji Czesław Rabenda wygrał telequiz o jazzie. Nauczyciel fizyki Jerzy Reich gromadzi skrzętnie programy i plakaty jazzowe. Inżynier chemik Henryk Choliński ma największy zbiór płyt Charlie Parkera, Duke Ellingtona i uczcił to audycję, wszystkie utwory jednego i drugiego. Nie? I to mnie tak tu rajcowało, bo ktoś o mnie napisał, nie tam, że tam cytuję, tylko że o mnie tutaj. A robiłem też wystawę pierwszą na poznańskich spotkaniach 76 rok i tutaj też praktycznie mnie zacytowało. Wystawa rzezowych poloników i tak dalej. To jest fajny, wybrał ten fragment wierszyka, to jest przedwojenny wierszyk. I najlepszy jest komentarz. Kto nie wiedział dotychczas, co to jest jazz, teraz już wie, nie? Piękny tekst dokładnie o tym, co chcecie zrobić, czyli tak. Przekazać swoje niezwykłe zbiory do biblioteki w Lesznie. Kiedy to było? No to było teraz chyba w maju. Idea może już narastała wcześniej, bo z dyrektorem, który jest też jazzowi oddany, a to jest ważny plus, rozmawiałem już kiedyś, co ja z tym archiwum zrobię, nie mówiąc o samych płytach, ale w ogóle o tych papierowych wszystkich rzeczach i tak dalej. No i kiedyś on mnie się pyta, nie? Że taka byłaby możliwość, że w Nowej Bibliotece poświęcono by dwie sale na zbiory, do których się Adam też dołączył potem od razu. Adam Jagodziński. Tak, chociaż ja wiem, że on też z bólem serca, bo widział, jak ja nieraz przeczyszczałem swoje zbiory płytowe, że ty tego się pozbywasz, bo no, mam tyle, że mogę zrobić jakąś selekcję i tak dalej. On niczego nie oddawał. Nie? Z racji tego, że jesteśmy w Lesznie i w tym mieście powstanie, moim zdaniem, z mojej obserwacji, jedna z najnowocześniejszych bibliotek w kraju, która to biblioteka ma aspirację, żeby wzbogacić swoje zbiory książkowe, zbiory muzyczne. Z tego, co wiem, będą bardzo pięknie wyeksponowane i uważam, że to jest jedyny moment niepowtarzalny, kiedy one mogą tak zaistnieć. Tworząc nową bibliotekę w Lesznie, uwzględniliśmy również, że będziemy kolekcjonować zasoby. I jak grom z jasnego nieba spadł na nas dwóch miłośników kolekcjonerów, Jerzy Reich, Adam Jagodziński, którzy postanowili przekazać swoje olbrzymie zbiory, zbierane, gromadzone przez lata i chcą, żeby z tego dorobku, z tego doświadczenia mogli korzystać inni. Że ta biblioteka jazzu stanie się też taką można powiedzieć, księżnicą jazzową, w której będzie można jazzu dobrego posłuchać, o jazzie się dowiedzieć, a także w tym wydarzeniach wielu uczestniczyć. Pół wieku dobre już człowiek siedzi w tym temacie. Kiedyś autor dyskografii jazzowej Marek Cabanowski powiedział, że takich to tam można policzyć w kolekcji na palcach jednej ręki. Nie? To bo rzeczywiście człowiek wszystko zbierał, nie? To człowiek podchodzi do tego kolekcjonerstwa jazzowego też w ten sam sposób i tam te wszystkie odmiany, nieodmiany by chciał mieć i tak dalej, i także no i dążę do kompletu. Marek Gaszyński mówi, czego ty tutaj nie ruszysz, to twierdzić, że masz w komplecie wszystko. No jest, tak wychodzi, nie? Że się udało wszystko uzbierać. No i teraz coś trzeba z tym zrobić.